Dziękuję bardzo. Proszę pana, mam to powiedzieć coś takiego, że przeceniło w Jarosławie Kaczyńskim, że nie był trochę na wietrze. Ale przechodząc do rozmaitego wystąpienia pana dyrektora Marka Nagierowskiego, który będzie mówił o strategiach zachodnioeuropejskich partii konserwatywnych, to można się zastanowić, czy to przedtem nie było. Czy to konieczne, że partie konserwatywne muszą być na jakiejś konferencji światopoglądowej, żeby przetrwać, żeby rządzić. Kiedy ostatnio Partia Ludowa wygrała w Hiszpanii, ramę jego pana Zapatero, pierwsza z gratulacją zgłosiła się w Polsce Platforma Obywatelska, mówiąc, że to jest nasze zwycięstwo. Bo my jesteśmy z tym Hiszpanami w jednej frakcji, w Europarlamencie, a pod Prawej Sprawiedliwości, to jest za ścianą, Prawej Sprawiedliwości nie ma z kim rozmawiać w Europie. Panie radnorze, czy to prawda, czy PiS jest za ściankiem Europy, nawet konserwatywnej? Nie, nie jest za ściankiem Europy. Chciałem zarysować kilka różnic, które istnieją między PiS-em a partiami konserwatywnymi czy centroprawicowymi w Europie. PiS już na pewno kompromisowy czarowy poszedł, czy wyborze. Za chwilę będę się starał mówić szybko, bo znam mało czasu. Chciałem nawiązać do tego tekstu Anny Potyki, który wspominał Łukasz Bożyka. Dzisiaj na drugie się napisałem na grupie swojej, na oficjalnym swoim PiS, bardzo ostrą krytykę Jacka Kurskiego. Dlaczego Polski nie mogą Jarosława Kaczyńskiego, dlaczego dzisiaj tracimy możliwość? Między innymi winą poparcia Jarosława Kaczyńskiego. Anegdota jest następująca. Starałem się znaleźć ten tekst w wersji oryginalnej, jako że natrafiłem na niego w internecie, na portalu Gazety Wyborczej, gdzie, jak wiadomo, Gazeta Wyborcza omawia zazwyczaj oficjalne statementy, czystą polszczyzną różnych polityków PiS. Omawia w charakterystyczny dla siebie sposób i oczywiście nie daje absolutnie linku do oryginału. Więc zastosowałem sztuczkę, którą zawsze stosuję, starając się znaleźć oryginał danego tekstu, czyli wziąłem fragment cytatu, w cudzysłowie, do Google'a, wpisany. Niestety nie ma szans. Nie ma szans, żeby znaleźć oryginał tekstu na blogu Anny Podnigli. Oryginał, przypominam, zamieszczony na stronie PiS. Kilkanaście propozycji, które wyskoczyły mi na pierwszej stronie Google, to były omówienia tekstu Anny Fotyki w Gazecie Wyborczej, w Onecie, na Wirtualnej Polsce. Do czego zmierzam? Ja, gdy byłem jeszcze wicenaczelnym Rzeczpospolitej, przeszedłem szkolenie, specjalne szkolenie, co robić, żeby nasze teksty zamieszczone w Rzeczpospolitej wyszukiwarka wyskakiwały na pierwszym miejscu albo na drugim miejscu. PiS nie jest w stanie opanować prostej sztuki, to nie jest skomplikowane. Ja jestem kompletnym laikiem, jakoś dałem sobie skomplikować. Specjaliści w tej partii nie są w stanie opanować tej prostej sztuki, żeby oficjalne oświadczenia, oficjalne teksty, oficjalny głos, oficjalne komunikaty Prawa i Sprawiedliwości, Jarosława Kaczyńskiego, Anny Fotyki, jakiegokolwiek innego lidera tej partii, wyskakiwały w Google, czy tam, gdzie najczęściej internauci tego typu rzeczy szukają, bez omówienia, żeby jak najszybciej docierali do oryginału. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że mam wrażenie, że PiS przy naprawdę dużym postępie takiej profesjonalizacji swojej działalności politycznej. Ja na przykład uważam, że ta ostatnia kampania rzeczywiście była nie najgorsza. Abstrahując od paru poważnych błędów oczywiście, ale od początku niemalże do samego końca ta kampania była prowadzona całkiem przyzwoicie. Dużo lepiej niż kampania Platformy Obywatelskiej. Ale kampania polityczna przed wyborami do parlamentu, czy przed wyborami lokalnymi w coraz większym stopniu składa się z miliona różnych cegieł. To, że żyjemy dzisiaj coraz większą część życia spędzamy w przestrzeni wirtualnej, sprawia, że politycy i specjaliści od kampanii wyborczej w Polsce i na zachodzie Europy mają coraz więcej, po pierwsze, mają coraz więcej zmartwień, ponieważ to ten obszar działalności, prowadzenia kampanii się poszerza, to już nie wystarczą występy w telewizorze, w radiu, nie wystarczy wywiesić kilku plakatów i kilku billboardów, to właśnie trzeba na przykład zrozumieć, na jakiej zasadzie funkcjonuje, działa internet, jak zagospodarować internet, jak zagospodarować Facebooka, Twittera i co zrobić,
żeby oficjalne oświadczenia, komunikaty, teksty liderów PiS zawsze wyskakiwały na pierwszym, drugim albo trzecim miejscu, bez omówienia Gazety Wyborczej, bez omówienia Wirtualnej Polski. To jest jedna z tysiąca czy miliona cegiełek. PiS nie potrafi tego zrobić. Jeżeli nie potrafi tak zrobić tych 999 innych rzeczy, które są wymogiem we współczesnej, nowoczesnej kampanii politycznej, to znaczy, że musi nadrobić spłacony czas, że musi się jeszcze wiele nauczyć. To jest pierwsza rzecz, która odróżnia moim zdaniem PiS od wielu partii centroprawicowych na zachodzie Europy. Profesjonalizm prowadzenia kampanii politycznej nie tylko w czasie wyborów. Prowadzenia kampanii politycznej to jest cały czas. Partie francuskie, UMP, partia prezydenta Sarkozy'ego, to są partie, które mają sztaby ludzi, którzy zajmują się wyłącznie tym, jak prowadzić kampanię polityczną na Twitterze. Jest sztab ludzi, no niczym innym się nie zajmują. Prowadzą tylko kampanię polityczną swojej partii na Twitterze. Oczywiście używając najróżniejszych narzędzi, najróżniejszych. Tego PiS-owi brakuje. Ja ostatnio śledziłem, ostatnia kampania, którą w miarę możliwości śledziłem, to oczywiście kampania do Cortezów, wspominałem tutaj wielokrotnie. Zapewniam Państwa, że wystarczy obejrzeć kilka reklamówek telewizyjnych właśnie Partii Popularnej, Partii Ludowej, która wygrała. Gdybym nie wiedział, jakim człowiekiem jest Pedro Almodóvar, gdybym na przykład myślał, że jest heteroseksualistą i konserwatystą, to byłbym przekonany, że to on jest. Mówię tutaj o warsztacie, nie o psychodelicznych wizjach. O warsztacie. Tego nie ma w Polsce. Tej sztuki nie opanowała ani Platforma, ani PiS, ani żadna inna partia. Ja już nie wspominam o kampaniach w Stanach Zjednoczonych, to jest w ogóle kampania telewizyjna, oczywiście to już jest w ogóle inny wszechświat. Profesjonalizm to jest pierwsza rzecz, która odróżnia PiS od innych prawicowych partii w Europie Zachodniej. Jarosław Kaczyński, który często jest przedstawiany jako wybitny strateg, wybitny, doświadczony polityk, który wyszli 20 roków do przodu, którego różne zagrywki polityczne są często dla nas nie do końca zrozumiałe, ale ich efekty widzimy dopiero w jakimś czasie, moim przekonaniem dzisiaj zachowuje się niepolitycznie. Dlatego, że to, co w ostatnim czasie robi Jarosław Kaczyński, to jest maksymalizacja agendy, po prostu użyć kolejnego archaicznego polskiego słowa. Maksymalizacja przekazu do swoich najtwardszych wyborców, która została jeszcze bardziej zintensyfikowana w momencie, kiedy doszło do schizmy i do odejścia tzw. ziobrystów. Wyraźna rywalizacja teraz na dotarcie do tego najtwardszego elektoratu prawicowego. Do czego to doprowadza? Doprowadza to do tego, że kiedyś Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory w dużej mierze, przekonując Polaków do tego, że to jest jedyna partia, która jest w stanie zadbać o ich bezpieczeństwo publiczne. Partia, która walczyła z korupcją i walczyła o bezpieczeństwo publiczne. Do czego dzisiaj, poprzez maksymalizację tego przesłania, do czego doszliśmy? Doszliśmy do kary śmierci. Wyolbrzymiony przekaz. Nie mówimy już o bezpieczeństwie publicznym, nie mówimy już o bezpieczeństwie na ulicy, nie mówimy już o walce z patologiami, ze zbrodniarzami, mówimy o karze śmierci. Kontrowersyjne i bardzo dyskusyjne, przyznaję, tezy Radosława Sikorskiego wygłoszone w Berlinie, Trybunał za sprawę stanu. Próba wywołania wewnątrz partyjnej debaty przez tzw. ziobrystów, upadek moralny. Proszę zwrócić uwagę, jak często ostatnio między innymi w tym słynnym liście do członków partii, który zapewne sobie Państwo czytało, pojawia się sformułowanie upadek moralny. Ziobro, upadek moralny. Wcześniej grupa z Joanny Gruzi-Boskowskiej, Paweł Pencyliusz, Paweł Polak, Kowal, upadek moralny.
maksymalizacja przekazu, maksymalizacja stygmatów, którymi obdarowuje Jarosław Kaczyński swoich przeciwników politycznych. To z kolei doprowadza do sytuacji, jest takie ulubione stwierdzenie Jarosława Kaczyńskiego, proszę tego nie odbierać jako stwierdzenie pejoratywne, bo stwierdzam fakt. Niebywały skandal. Proszę zwrócić uwagę, jak często Jarosław Kaczyński w najróżniejszych okolicznościach i przy okazji najróżniejszych debat politycznych używa tego sformułowania. Niebywały skandal. Ale jeżeli tego sformułowania używa się codziennie, jeżeli używa się tego sformułowania w debacie na temat szkolnictwa, w debacie na temat polskiej polityki zagranicznej, w debacie na temat polskiego bezpieczeństwa energetycznego, słyszymy o niebywałym skandalu niemal codziennie. Co uzyskuje w ten sposób Jarosław Kaczyński? Znieczula dyrektora się. Znieczula. Mówi, że jeżeli wszystko jest niebywałym skandalem, no to wyborcy zaczynają myśleć, że to znaczy, że nic właściwie nie jest skandalem. Kiedy pojawia się niebywały skandal w rzeczywistości i Kaczyński o tym mówi jako o niebywałym skandalu, nie ma efektu. Nie ma efektu, ponieważ wyborca jest znieczulony. To jest kolejna rzecz, której mógłby się PiS nauczyć od wielu partii w zachodniej Europie. To na przykład doprowadziło do sytuacji, w której, jak napisałem zresztą na moim blogu, PiS zabił debatę na temat wystąpienia Sikorskiego w Berlinie. Ponieważ swoimi bardzo ciężkimi oskarżeniami pojawiło się nawet sformułowanie wygłoszone przez Joachima Brudzińskiego o tym, że Sikorski stał się podporządkować Polskę w IV Rzeszy. Sikorski dzięki temu mógł uciec od najistotniejszych pytań. Od najistotniejszych pytań. Nie zadano mu pytania o to, na jakich zasadach politycznych do Unii Europejskiej, czy to nie oznacza, że powinniśmy renegocjować nasze traktaty, co oznacza jego propozycja, żeby kontrolować budżety narodowe. Zaczęło zadać pytanie, a jeżeli się okaże, że jedyną szansą na obniżenie naszego deficytu budżetowego do poziomu poniżej 3% będzie obcięcie funduszy przeznaczonych na wojsko. Jeżeli dostaniemy taką radę w Brukseli, tutaj panowie musicie tyle i tyle milionów złotych wyciąć. Co to oznacza dla dyskusji na temat polskiej suwerenności? Tych wszystkich pytań, wielu, wielu innych jeszcze, się Polski uniknął. Uciekł. Ponieważ co Sikorskiego największą radę sprawia, największą przyjemność? Kpiny z Kaczyńskiego. To jest facet, który nie rozumie, jak się uprawia politykę w Europie. To jest człowiek, któremu się kojarzy wszystko tylko z jednym, czyli z II wojną światową, domyślnie. Z tym człowiekiem nie da się rozmawiać. PiS sam się zepchnął poza tę debatę. Przez to, że nie zdążył nawet zadać pytań. Nie zdążył zadać pytań. Ponieważ przykrył wszystkie ewentualne pytania, które można by Sikorskiemu zadać. Słowo zdrada nie padło, ale myślę, że wielu polityków PiS było bliskich. Mieli to na końcu języka. Ta maksymalizacja, pozwolę sobie taką paralelę przedstawić, trochę naciągnięto, ale niestety lepszej nie byłem w stanie. Ale bardzo Trybunał Stanów. Jakby o słowie zdrada. Jak pamiętacie Państwo, w 1939 roku we wrześniu Polska dokonała inwazji miłującej pokój III Rzeszy, III Rzesza w ramach samoobrony dokonała kontrataku. I podczas tego kontrataku, po długich dyskusjach i debatach, marszałek Ryc-Ślimpy uznał, że nie będziemy się bronić na linii Wisły, tylko nasze dywizje będą broniły całej tej. Ona było 1700 km granicy Prusy-Niemiec. Wiadomo, czy to się skończyło i prawdopodobnie podobnie by się skończyła kampania wrześniowa, gdybyśmy rzeczywiście wycofali wojska, część niemieckich i bronili się na Niemiec. Co robi PiS? PiS dzisiaj ustawia wojska wzdłuż całej granicy. Wzdłuż całej granicy. Ograniczając sobie niemal do zera możliwość manewru. To zawsze musi się skończyć tak samo. To zawsze musi się skończyć przerwaniem frontu w iluś tam miejscu. I totalną degrengoladą. Ucieczką. Wycofaniem się.
te granice są inaczej. Nie wszędzie da się ustawić wizję na samej granicy. W Stanach Zjednoczonych, ale też w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych to widać szczególnie, nawet partia republikańska, jest, to jest taka partia, jak to mówią Amerykanie, wielkiego namiotu. Jest tam ludzie o najróżniejszych poglądach, mniej czy bardziej mainstreamowych, jeśli chodzi o konserwatyzm amerykański. Ale jednak są tam pewne, jak to mówią Amerykanie, red lines, których się partii republikańskiej nie przekracza. Nie wyobrażam sobie na przykład republikanina, który chciałby wygrać wybory do stanowego senatu, czy startować jako gubernatora, czy wystartować w wyborach dla Izby Reprezentantów, czy w wyborach prezydenckich, który uznałby, że najlepszym sposobem na zwalczanie kryzysu w Stanach jest podniesienie podatku. Dobrze mówię? Chyba tak. Chyba nie zdarzyło się. Najnowszej historii, żeby republikanie kogoś takiego wypuścili do boju. Co mamy w przypadku PiS-u? Jego przekazu dotyczącego szeroko rozumianych reform gospodarczych. W przypadku PiS-u mamy dwie twarze. Profesor Pilowski i profesora Rzeżyńskiego. To dwa bieguny, jeśli chodzi o myślenie o gospodarce. Z jednej strony mamy profesor Pilowską, która chwała jej za to, obniżała nam podatki i obniżyła składkę rentową. Z drugiej strony mamy profesora Rzeżyńskiego, któremu nie przeszkadzało wprowadzenie 50% podatku dla najlepiej zarabiających. Jarosław Kaczyński często mówi o tym, dwa lub trzy razy powiedział w wywiadach, że w czasach kryzysu należy sięgnąć do głębokich kieszeni. Nie wiem, czy to jest najlepszy sposób na zdobycie elektoratu wielkomiejskiego, czy klasy średniej. Być może się mówi. Wracając do tej maksymalizacji, o której wspominałem, proszę zwrócić uwagę, w którym momencie pojawiła się propozycja przywrócenia kary śmierci. Ja Państwu pozwolę. Dokładnie w tym samym momencie, kiedy okazało się, że rząd Platformy Obywatelskiej poniósł totalną porażkę w kwestii wysyłania 6-latków do szkół. Co zrobiło Prawo i Sprawiedliwość? Przykryło sprawę. Przykryło, w moim przekonaniu, niebywały skandal. Niebywały skandal, jakim była porażka tej pseudoreformy minister Hara. Ja myślę, że korki od szampana strzelały w siedzibie Platformy, jak oni się dowiedzieli, że dokładnie tego samego dnia, kiedy poszła informacja o 6-latkach, Jarosław Kaczyński zaproponował przywrócenie kary śmierci. To mi przypomniało jeszcze jedną anegdotę, że będzie ostatnia, jak 11 września 2001 roku, pamiętacie Państwo, co się wydarzyło, i wtedy do Tony'ego Blaira, premiera Wielkiej Brytanii, podszedł jeden z jego doradców i powiedział: panie premierze, to jest najlepszy moment, żeby ujawnić wszystko z wiadomości. No i PiS zagrał w jednej orkiestrze z Platformą, ponieważ udało im się przykryć naprawdę niebywały skandal. Partie zachodnie starają się jednak mówić do swojego elektoratu, do wyborcy, o rzeczach, które są najważniejsze. Jest tak, Amerykanie, amerykańscy dziennikarze mówią, że trzeba pisać o tym, o czym ludzie pracujący w firmach rozmawiają w kuchni. No, w firmach zazwyczaj jest kuchnia, się kawę, albo się przychodzi po wodę. Trzeba pisać o tym, o czym oni tam rozmawiają. No i teraz sobie wyobraźmy taką ilość tam firm w centrum Warszawy, czy w centrum Krakowa, i ludzie przychodzą do kuchni, rozmawiają, właśnie klasa średnia, tacy konserwatyści, o których Łukasz wspominał, którzy nie do końca może wiedzą, że są konserwatyści, tak dobrze rozmawiają. Już należało przywrócić karę śmierci. Tak, myślę, że masz to. Czy to proszę, kiedy się mówi o karze śmierci? Kiedy się proponuje przywrócenie kary śmierci? Kiedy wszystkie media piszą o brutalnym mordzie? A wtedy sens. Ja zwolennikiem kary śmierci nie jestem. Jestem na drogu karośmierciowym agnostykiem, ale politycznie to jest, moim zdaniem, absurd. To jest strzelanie kulą w płot. To dużą kulę. Jeśli chodzi o kompromisy, wspomniałem o tym, że PiS na kilka kompromisów poszedł. Znaczy, myślę jednak, że
ja jestem mocno konserwatywny z powodów obyczajowych. Jednak historia z Markiem Jurkiem, jego odejściem z Prawa i Sprawiedliwości związana z kwestią wprowadzenia tych wyborów do konstytucji zapisów, o tym idzie początego. Myślę, że to był jeden z pierwszych kompromisów, na który poszedł Jarosław Kaczyński. Ale jest jeszcze jedna sprawa, którą ja zawsze przytaczam, kiedy właśnie dyskusja schodzi na temat tego, na ile konserwatywny w kwestiach obyczajowych jest Jarosław Kaczyński, czyli na ile konserwatywny jest Prawo i Sprawiedliwość. Kiedy Prawo i Sprawiedliwość dochodziło do władzy w 2005 roku, w sprawie in vitro panowała wolna Amerykanka. Nie ma do tej pory żadnych regulacji prawnych dotyczących in vitro. W Polsce można robić, co się chce. Mało tego, niektóre kliniki dostają granty ze Stanów Zjednoczonych po to, żeby przeprowadzać eksperymenty, o których wolałbym nawet tutaj nie opowiadać. Co Prawo i Sprawiedliwość zrobiło między 2005 a 2007 rokiem, kiedy przegrało wybory, w sprawie regulacji prawnych in vitro? Co zrobiło Prawo i Sprawiedliwość? W momencie, kiedy Platforma Obywatelska wyskoczyła niemalnie z 5 bodajże projektami dotyczącymi uregulowania kwestii in vitro, co zrobił PiS? Obudził się. I co zaproponował? Zmaksymalizował przekaz. Zakaz in vitro. PiS ustami Bolesława Piechy zaproponował całkowity zakaz in vitro. Przez 2 lata, nie robiąc w tej kwestii absolutnie nic. Moim zdaniem to jest kolejny sygnał niedobry dla konserwatystów, mówiący o tym, że jednak na debatę na temat kwestii obyczajowych PiS tylko reaguje. On nie tworzy rzeczywistości politycznej. W tym obszarze jest absolutnie stuprocentowo reaktywny. I kwestia in vitro jest moim zdaniem najlepszym tego przykładem. Kilkakrotnie wspomniana partia rodowa hiszpańska oczywiście bliżej jest jej do Platformy Obywatelskiej. Przypomnę tylko, że burmistrz Madrytu, pochodzący z tej partii, kiedy zostały wprowadzone przez lewicowy rząd małżeństwa homoseksualne, on udzielił pierwszego, jako burmistrz Madrytu, udzielił pierwszego homoseksualnego małżeństwa w Madrycie. Burmistrz partii prawicowy. Oczywiście, kiedy spojrzeć na sondaże, o czym też już mówiliśmy wielokrotnie, w Hiszpanii ponad 60% Hiszpanów nie ma nic przeciwko małżeństwom homoseksualnym, nazywaniu związków homoseksualnych małżeństwami. Blisko 50% nie ma nic przeciwko temu, żeby małżeństwa homoseksualne adoptowały dzieci. W Polsce, jak wiemy, to jest, tutaj Tomek Żukowski pewnie będzie wiedział lepiej, to jest 5, 7, 10 może procent. 5% Polaków, z tego co pamiętam, zgadza się na adopcję dzieci przez partię homoseksualną. Różnica jest gigantyczna, więc oczywiście polska prawica jest w dużo lepszej sytuacji. Na koniec jedna rzecz. Partie prawicowe na zachodzie Europy, inaczej. Nie zgadzam się z tymi, którzy twierdzą, że leitmotivem działalności politycznej Jarosława Kaczyńskiego dzisiaj w starciu z Platformą Obywatelską jest kto nie jest z nami, ten jest przeciwko nam. Nie. Kto nie jest przeciwko Platformie Obywatelskiej, ten jest przeciwko nam. Kto nie uważa premiera Tuska za najgorszego premiera ostatniego 20-lecia, ten jest przeciwko nam. To jest problem. I ta retoryka to jest ta właśnie retoryka, która zamyka Kaczyńskiemu, zamyka PiS-owi drogę do centrum. Kaczyński powinien pokazać inną twarz, pokazać twarz człowieka nie tylko zatroskanego o przyszłość Polski, ale także pokazującego, że coś w Polsce dobrego się dzieje. Proszę mi przypomnieć,
Kiedy ostatnio słyszeliśmy Jarosława Kaczyńskiego, który powiedział, że coś w Polsce się dzieje dobrego, cokolwiek. Że jakiś biznesmen osiągnął sukces, że jakiś naukowiec coś fajnego wynalazł, cokolwiek. Było głosowanie, jak Państwo pamiętacie, na Światowy Cud Natury. Mazury startowały, taka kampania, głosowanie przez internet. Wiele osób się to zaangażowało, także ludzi z szeroko rozumianego konserwatywnego pokoju. Pomyślałem sobie kiedyś, oglądając wiadomości i właśnie reportaż na temat Mazur. Dlaczego prawica w Polsce nie wykorzystuje takiej okazji? Dlaczego Jarosław Kaczyński nie pojedzie, nie zrobi sobie konferencji prasowej na Pomoście, gdzieś nad jeziorem i nie powie, jak Polacy, głosujcie na Mazury. Ile by to kosztowało? Jak prostym byłoby to zabiegiem? Zupełnie niepolityczne, prawda? Jak taki jeden drobiazg mógłby też złamać to takie przekonanie społeczeństwa w dużej mierze błędne, że Kaczyński to jest człowiek, który zawsze ma zaciśnięte zęby. Kilka takich ruchów, wydaje mi się, wystarczyłoby, żeby otworzyć tę furtkę do centrum. Trzeba tę furtkę do centrum otworzyć. I przestać mówić Polakom, kto nie jest przeciwko platformie, ten jest przeciwko.